Co mnie zaskoczyło, zdecydowana większość chciała ciekawostki o Hiruzenie z Harutobi zamiast Hashiramy. No ale wy wybieracie, także lecimy z 10 ciekawostkami o papie wioski liścia. Sarutobi oznacza skok małpy. Trzeci Hokage przyzywał małpę, a Tobirama przyzywał go właśnie małpa. Imię Hiruzen mogło się wziąć od nazwy góry, która znajduje się na wyspie Honshu w Japonii. Kilka rzeczy w nim zaczerpnięte jest z chińskiej literatury klasycznej. Na przykład przyzywa on Enme, który jest bardzo podobny do Sun Wukonga. Również jego broń jest mocno podobna do broni małpiego króla. Podczas walki z Orochimaru jego podobizna na skałę Hokage pęka. Mimo tego w niektórych odcinkach nie widać tego poprzez błąd animatorów. Posiadał tak wielką wiedzę na temat ninjutsu oraz był tak inteligentny, że na świecie był znany jako profesor. Chciał walczyć ze swoim wnukiem, kiedy ten dorośnie. Ciekawe, jak by wyglądała walka staruszka z Konohamaru. Jego ulubionymi słowami były prawda absolutna. W pewnym stopniu Jiraiya zawdzięczał zboczeństwo swojemu mistrzowi, ponieważ jego hobby było plotkowanie z młodymi dziewczynami. Osobiście nigdy nie doceniałem Hiruzena i uznawałem go za słabego. Jednakże był on za młodu nazwany jako Bóg Shinobi, ponieważ opanował on do perfekcji wszystkie 5 typów natury. Jego najsilniejszą techniką była Shiki Fujin, którą zobaczyliśmy już w pierwszej serii Naruto. Niestety powodowała śmierć użytkownika, więc mógł jej użyć tylko raz. Gdyby nie fakt, że był już w podeszłym wieku, prawdopodobnie zabrałby Orochimaru ze sobą do grobu. Początkowo twórca Naruto chciał, aby Hiruzen był psem, jednak odrzucił ten pomysł, bo uznał, że byłoby to dziwne. A wy jak myślicie, lepiej jakby był psem, małpą, czy po prostu człowiekiem? To już na tyle w tych ciekawostkach, wyjątkowo nie musicie dawać znać, kogo chcecie w kolejnych, bo następny będzie Hashirama. Także do następnego i cześć!